Ściany fundamentowe mamy skończone. Za godzinkę beton zalewamy klasy C15 na drobnym kruszywie. Jakoś uratowaliśmy sytuację. Trochę pianka, trochę kliniki, ale oczywiście reklamacja zgłoszona. Obiecali, że rozpatrzą, być może jakąś gotówkę zwrócą, no bo pustaki są złej jakości. Tak to wygląda w środku, podwójnie zazbrojone, czyli na samej górze powstanie wieniec. Zresztą tak jak w projekcie. Teraz generalnie sprzątanie, organizacja miejsca pracy. Pogoda wreszcie jest zajebista. Co prawda pewnie ci, co mają urlopy, są wkurzeni. Jest tylko 11 stopni, ale mi pasuje. Prawie jak w domu. Dwie stopy kominowe są podszalowane deskami, bo na wszelki wypadek, żeby się nie przewróciły. To samo łącznik ściany. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy po drodze, że żaden pustak nie pęknie. Niech dobrze pójdzie. Jutro zaczynamy z młodym izolację przeciwwilgociową. Wewnątrz i z zewnątrz, przynajmniej na raz. Przeschnie, 6-7 godzin musi schnąć. Drugi raz i styropian. Styropian niebieski, aqua. Biała rura to jest wejście do kominka, dojście powietrza do kominka. Zresztą przejdę tam, zobaczycie jak to sobie wymyśliłem. Nareczki do uziemienia. Oczywiście druty spawane. Oczywiście, no to nie jest takie oczywiste, ale mi łatwiej było je pospawać niż wiązać. Przynajmniej całość jest sztywna i powiązana. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie ma elek, nie ma takiej potrzeby. Konstrukcją nośną jest ława fundamentowa, a nie ścianka fundamentowa. To jest tylko do powiązania ściany, żeby się w bocznie nie przesuwała. To konsultowałem z moim kierownikiem budowy. Czyli, że bardzo dobre rozwiązanie. Tak jak widzicie, podwójnie zbrojone. Tutaj przejście z 160 na 200 płaską. I docelowo będzie to skrócone gdzieś na tej wysokości. W elewacji będzie po prostu ładna kratka, prawdopodobnie biała albo pod kolor elewacji, jeszcze nie wiem. I to jest czerpnia powietrza do kominka. Wszyscy sąsiedzi wkoło się czekają na ten beton, bo to te bloczki, ten system bloczków szalunkowych jest bardzo mało popularny w Wielkopolsce, w zasadzie wcale niepopularny, łącznie z moim kierownikiem budowy, który pierwszy raz to widzi. Dziwne, ale tak jest. Zakładki na zbrojenia oczywiście 50 cm. Wynika to z tego, że 10-krotność średnicy. Czyli okej, tu mamy prętek akurat 12, bo to reszta prętek, która została i wykorzystałem 12, ale wkoło wszędzie zbrojenia mamy 10, dlatego 50 cm zakłady. Młody, mówiłem ci, żebyś zabrał tą skrzynkę od razu, jak będziesz tu, nie?
słup, filar słupu zaszalowany w pełnym deskowaniu, obsypany ziemią, żeby rozeprzeć. Tak to wygląda. 40 na 40. Muszę tylko drutem zbrojenia naciągnąć, żeby stało prosto na środku. Jak widzicie, oczko w poziomicy, nie ma ściemy. To jest efekt naszej, no w zasadzie mój 3 tygodnie, od momentu kiedy przyjechałem, to jest 3 tygodnie. Od momentu kiedy zaczynałem w zasadzie cokolwiek robić w ziemi, to jest 2 tygodnie, 2,5 tygodnia. Bo w poniedziałek kopałem, we wtorek geodeci, w środę organizacja, brat przyjechał. Także można powiedzieć, że 2 tygodnie i 3 dni. I w zasadzie 95% prac we dwójkę, większość we dwójkę, chwilami było nas trzech, czterech przez moment. No, matka gdzieś tam pomagała przy okazji, ale to takie drobne jakieś tam prace. Cały zakres prac to jest wykopanie przez koparkę, oczywiście koparkowe to już wspominałem, na wcześniejszych filmach będzie dał dupy, trzeba było dużo poprawiać, ale wykopanie, wymierzenie, zaszalowanie ław fundamentowych, zalanie ław fundamentowych, rozszalowanie ław fundamentowych, izolacja deserbitem, przyklejenie papy termozgrzewalnej, wyznaczenie jeszcze raz osi, ustawienie tych ścian, no to 2 tygodnie i 2 dni w zasadzie. Dzisiaj zalejemy, no dzisiaj, o, można powiedzieć śmiało, że dzisiaj jest 2 tygodnie. A przepraszam, 2,5 tygodnia. O, 2,5 tygodnia. Dziś zalejemy, jutro, do jutra przeschnie. I będziemy izolację kładli. Później na to styropian.
Tutaj brat prezentował mi podkowę, na szczęście właśnie ją montujemy pod progiem domu, pod progiem drzwi. Stara podkowa, cześć! Stara poniemiecka podkowa, chyba poniemiecka, bo on tam mieszka w takim części, gdzie tam same Niemcy były. Przywieziona z Wronek, czy w sumie z Dawskiego Młyna. Ją przydrutujemy, żeby nie odpłynęła. A mnie coś dusi. Na szczęście podkowa. Także dziękuję ci, bracie. Ze starymi gwoździami jeszcze za 100 lat, jak coś odkopię, to co pomyśli, że no jeszcze taki jest staropolski zwyczaj, że granice domu, czy tam granice działki
powinny w noc księżycową, chyba w pełni księżyca, cztery dziewice, nagie, zaprzężone w pług, przeorać, żeby odpędzić ze duchy. No ale problem jest teraz, że 10-letnie dziewice nie uciągną puga, a starszych dziewic nie ma. Dobra. Leży i kwiczy. Jest na szczęście podkowa. Żeby nie było. Lepiej zapobiegać niż leczyć, nie? Mhm. Dokładnie pod progiem domu.